Oficjalne otwarcie w Cieszynie największej imprezy łyżwiarskiej sezonu miało miejsce w piątek 10 marca. Mistrzostwa zakończą się w niedzielę 12 marca. No muszę powiedzieć, że jest to największa impreza z łyżwiarstwa figurowego, którą żeśmy gościli w wymiarze Mistrzostw Polski w Cieszynie. Mamy Mistrzostwa Polski Młodzików, mamy Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, mamy Mistrzostwa Polski w tańcach, których nie było bardzo dawno. Nie gościliśmy par tanecznych w Cieszynie. No i oczywiście dodatkowo jeszcze po raz już 14 piastowski piruet. To jak to się udało tak wszystko połączyć i skumulować w jednym czasie i ściągnąć do Cieszyna? No myślę, że to też dla nas duża zawsze, nie tyle zasługa nasza, co choć też, ale uznanie Polskiego Związku, że taką dużą imprezę nam po raz któryś zlecono. No właśnie, czyli ten obiekt tutaj im odpowiada. Jak najbardziej, co roku się wszyscy dobrze też czują. Myślę, że i tym roku będzie tak samo. No to ile tych osób tutaj łącznie, możemy to tak podsumować, zjedzie, tych właśnie zawodników? Mamy ponad 300 zawodników, po raz pierwszy taką ilość, stąd też cała rozciągłość w programie od czwartku, praktycznie od południa do wieczora, do niedzieli. Kończyliśmy zazwyczaj gdzieś tam o godzinie 15 w niedzielę, tym razem do samego wieczorka mamy imprezę. To też taka informacja dla naszych widzów, na co warto zwrócić uwagę, szczególnie co będzie takie widowiskowe. No widowiskowe jak najbardziej, to zapraszam serdecznie na wszystkich młodzieżowców. To już jest inny poziom, inna klasa, jest to przedsionek seniorów, w związku z tym najgoręcej właśnie zapraszam na ich występy. Jesteśmy też online cały czas na YouTubie, na Polskim Związku Łyżwiarstwa Figurowego, można śledzić całą imprezę. Myślę, że jest pokazywana w sposób też zupełnie fajny w odbiorze dla kibica. Niemniej zawsze na żywo sport jest sportem na żywo. No wiadomo, zawsze lepiej. A tutaj reprezentacja z Cieszyna? Bardzo bogata. Mamy ponad 20 zawodników startujących w całej imprezie. Oczywiście mocnych zawodników i im kibicujemy. No właśnie przed chwileczką skończyła się w klasie srebrnej rywalizacja. Po pierwszym dniu zawodów nasza zawodniczka Jarco prowadzi w tejże konkurencji. To dobry sezon był? No tyle imprez na tak wysokim poziomie? Będzie czas na podsumowanie, jeśli chodzi o wyniki sportowe i o nasz klub. Niemniej ta praca idzie zdecydowanie do przodu. Jesteśmy coraz bardziej zadowoleni z poziomu, który prezentują nasi zawodnicy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.